będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. To pani słucha radia Maria, czy podsłuchuje? Ja podsłuchuję teraz przez telefon, ale regularnie też słucham. Tu naprawdę? Czasem mam radość też być gościem u was w audycjach, zwłaszcza u pani Kamy w poradach pedagoga, tak, psychologa. Ale ja przecież pamiętam. Proszę pani współpracuje. Pani współpracuje z różnymi, również z siostrami Loretankami chyba. Tak, owszem, tak, tak. No bo ja wtedy pierwszy raz o pani usłyszałem u sióstr. I bardzo w naszym, i w naszym dzienniku. No. Owszem, ojcze, masz świetną pamięć. No. Nie, no może nie świetną, ale tak mi się zdarza, że czasem pamiętam dobre rzeczy. Dobrze, że z dobrej strony, bardzo się cieszę. Proszę bardzo, słucham. Jest listy ze strychów, tak? Czyli jak rozmawiać z dzieckiem o Harrym Potterze, talizmanach, wampirach, jodze, laleczkach, wudu, tak? Tak, sztukach walki, horoskopach i tak dalej. Mamy całą listę już na okładce. Tak. No to warto to wiedzieć. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo to wchodzi, to idzie aż do okultyzmu później i do, aż do opętań może dojść. Dramaty to są. Tak, to jest to jest bardzo poważna sprawa. Tak, tylko właśnie na rynku księgarskim jest sporo książek dla dorosłych na te tematy i w tym kontekście słowa kryzys duchowy, opętanie, egzorcyzm padają jakby prawomocnie. Natomiast jest oczywiste, że nie można w ten sposób rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach duchowych. Więc mam naprawdę wielką radość i satysfakcję, że udało się napisać książkę, w której o tematyce współczesnych zagrożeń duchowych można powiedzieć dziecku w sposób miękki, delikatny, lekki. Pomysł na tę książkę wziął się w ogóle ze środowiska franciszkanów i wydawnictwa Niepokalanów. Ja przez 3 lata prawie pisałam artykuły do Małego Rycerzyka Niepokalanej na te tematy, właśnie w takich małych odsłonach. Wymyśliliśmy, że będzie to forma listów od cioci Małgosi pisanych na strychu. Strych to jest takie tajemnicze, cudowne miejsce, które kochają wszystkie dzieci, zwłaszcza te, które na strychy są wpuszczone czasem gdzieś u babci i dziadka i można tam poszperać, więc pierwsze skojarzenie ze światem dziecka w ogóle jest fenomenalne, prawda? Strych, mamy tutaj radość, mamy szperanie, szukamy tajemnic. No więc ustawiłam swoje pisarskie biurko na strychu i stamtąd były wysyłane do dzieci listy w postaci małych artykułów. I okazało się, że lektura właśnie tych artykułów o zagrożeniach duchowych tak bardzo poruszyła i dzieci, i rodziców, że była prośba o zebranie tego w całość. Powstała zatem książka Listy ze strychu. Frajda wielka moja, bo w lipcu już, za parę tygodni teraz, ukaże się drugi tom i kolejne zagadnienia, które nie zmieściły się po prostu w tym tomiku pierwszym Listów ze strychu będą za chwilę już wydane w drugim, ale póki co cieszymy się jeszcze tą pierwszą częścią i powiem szczerze, że jedna z rzeczy, która mnie jako autora też najbardziej zadziwia, że jest to książka tak samo fascynująca dla dzieci i rodziców. Tak samo dzieci wdzięczne na spotkaniach autorskich przychodzą, mówią do mnie, co jest przemiłe oczywiście, ciociu, Małgosiu, napisałaś o tym i o tym w listach ze strychu, ale też przychodzą rodzice i mówią, pani Małgosiu, jak dobrze, bo my naprawdę nie wiedzieliśmy, jak synowi wytłumaczyć, na czym polega problem, nie wiem, z horoskopami, albo z jogą, albo z talizmanami, nie mieliśmy wiedzy, a dzięki tym malutkim, małym opowiastkom, listom, pisanym żartobliwie, lekko, serdecznie, a jednocześnie poważnie, bo to nie jest takie flirtowanie z dziecięcą wyobraźnią. Ogromny, powiem szczerze, to był kłopot, to było wyzwanie też dla mnie jako autora, w jaki sposób tematy ciężkie duchowo, które w niektórych przypadkach, tak jak uprawianie magii, prawda, czy wróżbiarstwa, czy jakichś takich okultystycznych praktyk innych, podlegają pod kategorię grzechu ciężkiego, wymagają naprawdę ojomu duchowego czasem, jakim jest pomoc egzorcysty, a tutaj trzeba było z dzieckiem porozmawiać o tym, więc trudność dla autora największa to była ta, żeby nie zachęcić do grzebania w tym temacie z jednej strony, żeby za tym nie zafascynować tym światem, bo to robią właśnie
czasopisma czy książki dla dzieci, które promują okultyzm, i oczywiste jest, że naszym celem było zupełnie odwrotne działanie, a z drugiej strony też, żeby nie wystraszyć, to znaczy, żeby nie stworzyć w dziecku takiego przekonania, że równolegle z jego radosnym, dziecięcym życiem jest jakiś demoniczny, dobra, straszny, czarny świat, i jak spojrzysz w tamtą stronę, albo jak przypadkiem przeczytasz jakąś książkę, czy zagrasz w jakąś grę komputerową, to ty na pewno już zgrzeszyłeś, żeby nie stworzyć nawet cienia takiej atmosfery. I właśnie dzięki poczuciu humoru, które towarzyszy każdej z tych opowieści, językowi, który bardzo się starałam, żeby był właśnie przyjazny dla dziecka, lekki, serdeczny, stąd pomysł, żeby to ciocia opowiadała, a nie jakaś pani autorka, czyli od razu przełamujemy tę barierę relacji autor-czytelnik. Udało się stworzyć te malutkie, żartobliwe, serdeczne formy i myślę, że to jest sukces tej książki. Bardzo się cieszę, że Fundacja Nasza Przyszłość przygarnęła ją, ponieważ ona już od jakiegoś czasu buszuje po rynku czytelniczym i jest bardzo serdecznie witana. Już było parę wydań tej książki i wciąż są kolejne, więc mam nadzieję, że odbiorcy, czytelnicy, słuchacze właśnie z naszego środowiska też wezmą ją do ręki po to, żeby się przydała, żeby wiedzieli, jak rozmawiać z dzieckiem o rzeczach trudnych. To jest oczywiste, że ja też nie zajęłam się tym tematem na zlecenie, na zasadzie takiej: pani Małgosiu, napisała już pani powieść, bieczki, wiersze i coś tam jeszcze, scenariusze, to proszę teraz o zagrożeniach duchowych. To jest oczywiste, że ta książka i nawet samo zaproszenie franciszkanów mnie jako autora do napisania tych listów wzięło się z jakichś moich badań wcześniejszych, bo tak się składa, że kilkanaście lat temu już napisałam pierwszy tom, potem kolejny, więc to już mniej komentarza do Harry'ego Pottera Joanne Rowling w swojej trylogii Anhar Alhar Ariel. I potem zaczęły jakby za tą taką pasją szperania, gdzie wątki okultystyczne realne, już nie fantazy, pojawiły się we współczesnej literaturze dziecięcej. Poszła też jakby taka fascynacja wiedzą na ten temat. Nie na zasadzie chcę zostać wiedźmą, tylko odwrotnie. Chcę wiedzieć, dlaczego okultyzm zawojował literaturę współczesną. Więc poprzedzone to było licznymi studiami, lekturami, jakimiś prelekcjami. I ja najpierw starałam się zdobyć na ten temat wiedzę dla dorosłych, żeby móc potem przełożyć ją na język dziecka. Być może dlatego właśnie ta książka tak życzliwie, serdecznie, ku mojej wielkiej radości, naprawdę na chwałę Bożą, niech się to dzieje, została przyjęta, bo ona nie jest efektem fantazji autorskiej, tylko mojej pewnej wiedzy już chwilami, mam nadzieję, gruntownej na te tematy. Stąd pewnie książka uznana została za kompetentną i ciekawą. Przepraszam, mogę powiedzieć pani Małgosiu? Oczywiście, z radością. Pani Małgosiu, otóż pani mówi, dlaczego te książki tak wchodzą, prawda? Nie tylko książki, ale filmy, gry, przeróżne rzeczy, te właśnie na pograniczu okultyzmu. Myślę, że rozbudzona jest ciekawość, prawda? Pierwsze z ciekawości. Tak się zaczyna. Tak, oczywiście. I to wchodzi. Oczywiście to jest też problem reklamy. Ja pamiętam, jak Harry Potter, jak wszędzie był reklamowany. I co ciekawe, w różnych językach te książki leciałem gdzieś tam, nie pamiętam, z przesiadkami, i trzeba było gdzieś tam być, no, na różnych lotniskach. Proszę sobie wyobrazić, że tam było pełno tych książek różnego formatu, no, w różnych językach. Harry Potter. Zgoda. Ja lecę samolotem, czasem tak się przejdzie po tym samolocie, prawda, jak długo się leci, widać, że ludzie mają w ręku Harry Potter. Mówię, coś, to idzie dzięki mediom, informacje lecą na cały świat. To, co się stanie gdzieś w afrykańskim jakimś kraju, leci na cały świat, oczywiście, jeżeli podadzą, to jeżeli chcą. Bo na przykład teraz słyszałem, ktoś przyleciał z Paryża, już nawet nie pamiętam, z kimś ostatnio rozmawiałem, i mówi, był w Paryżu i mówi, ostatnio była strzelanina, zabito dwóch czy iluś tam ludzi, ale ciekawe, nic tutaj o tym nie mówią.
nic o tym. I oczywiście z tymi okrzykami muzułmańskimi to było. No i nic im. Ale to już informacje, które chcą pewne jakieś grupy, żeby przeszły, one lecą na cały świat. I tak jest między innymi z Harrym Potterem czy innych sprawach tych prowadzących nas w okultyzm. A tak, więc na teren szatana. Szatan, jeżeli ktoś wchodzi na jego teren, uważa tego kogoś za swojego i po prostu za swoją własność i działa. To są później dramaty. Ja to widziałem niejednokrotnie, zwłaszcza jeszcze ileś lat temu, przed powstaniem Radia Maryja, widziałem to w Niemczech. Co z tymi ludźmi się później dzieje, jak. Dlatego my musimy bardzo strzec przed szatanem, już od dziecka i przed tymi sprawami, które wprowadzają w okultyzm. I nie iść na ciekawość. Z szatanem nie ma dialogu. Tu się nie pertraktuje. Trzeba być bardzo daleko. I właśnie w tej książeczce dla dzieci, jak rozmawiać, może inaczej, jak rozmawiać z dziećmi, prawda? Czyli jak rozmawiać, listy do zestrychu, czy jak rozmawiać z dzieckiem o różnych tych sprawach. Czytam spis treści. Książki, które nie gryzą. Pierwsze, Narada Wojenna, czyli jak pokonać zło w dziecięcym pokoju. Książki, które gryzą, a więc złe, prawda? Tak, tak. Musiałam to ubrać w jakieś metafory, żeby tak, było czasami, to rzeczywiście. Dlaczego czasami ujęte. Lubimy się bać? Bohaterowie, których kochamy, czyli jak odróżnić w książce dobro od zła. O magii książek i o magii w książkach, książki z magiczną czkawką i tak dalej. Czy porozmawiać o Harrym Potterze, no i o tym, skąd się wzięła magia i tak dalej. Warto tą książkę przeczytać, aby być mądrzejszym, aby dać sobie radę. My musimy działać profilaktycznie, prawda? Nie jak już jest choroba, ratować, to też, ale o wiele lepiej zadziałać profilaktycznie, nie zachorować, żeby nie zachorować. I żeby być mądrym ojcze, to jest bardzo ważny powód, ale dodałabym jeszcze jeden, może bardziej zaskakujący dla słuchaczy. Przeczytać, żeby się nie bać. Bo są to tematy, te kwestie zagrożeń duchowych, samo słowo zagrożenie wywołuje od razu taki efekt, prawda, wycofania. Nie chcemy słuchać o zagrożeniach, bo i tak mamy dosyć różnych swoich codziennych kłopotów. Jeszcze nas ktoś będzie straszył. Odwrotnie. Trzeba przeczytać, żeby się nie bać, żeby zidentyfikować przeciwnika, rozpoznać metody jego działania, wyśmiać to, ominąć, nie finansować z własnej kieszeni, z ciężko zarobionych pieniędzy, zrozumieć mechanizm i ta mądrość bierze się też jakby równolegle z tego, że przestajemy się bać i nie musimy się wtedy bać o nasze dzieci, bo kiedy rodzic, wychowawca jest mądry, kiedy katecheta rozumie, kiedy dziadek, babcia, kiedy dorośli wychowujący mają jasność zjawiska, mają to zidentyfikowane, przemyślane, zakwalifikowane, dziecko czuje się wtedy bezpieczne. Więc po to piszemy książki też dla dzieci na te tematy, brzmi to mocno, zagrożeń duchowych, po to właśnie, żebyśmy się wszyscy pozbyli lęku, a lękali się tylko tego, żeby się podobać jakby Bogu bardziej. To jest prawdziwy dar bojaźni Bożej. Nie lęk przed Bogiem i przed diabłem jeszcze większy, bo brzydszy, ale właśnie taka swoboda też poruszania się w świecie zagrożeń. Jesteśmy chronieni łaską Boga i trochę mądrości wystarczy, czasem trochę badań pisarza, trochę jego poczucia humoru i mamy radę, mamy jedno, sukces. Panie Małgosiu, ale poruszamy się, bo te zagrożenia są, ale nie wchodzić w świat zagrożeń. Tak. Tak, nie wchodzić, właśnie, nie próbować, tak. Nie wchodzić w to, tak jak nie wchodzi się w ogień. Dokładnie. Jak nie wchodzi się w wir jakiś wodny, prawda? Wir na rzece czy gdzieś, prawda? Bardzo, nie wchodzi bardzo się. Dobre porównanie. Tak, dokładnie, nie wchodzi właśnie, się, dokładnie potrzeba... o to nam chodzi. Tak. Dlatego ojcze, ja myślę, że dorośli jakby zlekceważyli kwestię okultyzmu w literaturze, bo my wszyscy byliśmy wychowani na bajkach, gdzie magia była obecna i wielu dorosłych współczesnych, też chrześcijan, nie ma jeszcze tego wyczucia, tego wewnętrznego, mądrego rozróżnienia na magię książek i na magię w książkach, to o czym wspomnieliśmy, tak. Prawda? Dziękuję, bo ale nas... musimy kończyć, Pani Małgosiu. Proszę właśnie bardzo. Trzeba w naszych czasach po prostu jakoś szatan stał się
no, jeszcze bardziej agresywny. W naszych czasach, w latach 60., to jest nie do pomyślenia, powstała pierwsza świątynia szatana. Tak, to tak. Było w Stanach Zjednoczonych, chyba w Kalifornii. Tak. I to jest kult tak. Szatana, jest kult szatana. I od 66 jest jego kościół, 3 lata później została napisana Biblia szatana. Tak, to niestety tak. Nasze pokolenie może się pochwalić takimi cudzysłów osiągnięciami. To znaczy pochwalić, no. No tak, mówię cudzysłów tak, osiągnięciami. Tak, no, właśnie, tak, proszę właśnie, Państwa, tak. I to jest, niestety. To jest. Szatan istnieje naprawdę i przed szatanem trzeba się chronić, uciekać, ale nie bać się. My jesteśmy z Panem Jezusem, ale trzeba wiedzieć, że nie wchodzi się. Nie wchodzi się na jezdnię, gdy samochód leci, jedzie, przepraszam, dokładnie leci, jedzie. To... Także nie wchodzi się pod samochód, prawda, jadący. No. Żeby sprawdzić. Tak, żeby sprawdzić, czy tak, zabije jakie mnie, emocje czy... towarzyszą tej sytuacji. Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję nawzajem. Proszę Państwa, Szczęść rozmawialiśmy Boże. Z Panią Małgorzatą, szczęść Boże, rozmawialiśmy z Panią Małgorzatą Nawrocką, listy ze strychu. Fundacja Nasza Przyszłość to ma. Proszę Państwa, podaję numer telefonu. Fundacja Nasza Przyszłość, przygotowujemy się już na następne spotkanie. Teraz spotykamy się z Panem, chyba, no zobaczymy zaraz. Tak, z Panem Profesorem Robertem Skrzypczakiem. Za chwileczkę już podaję numer telefonu 94 do Fundacji Nasza Przyszłość 373 11 60 373 11 60 i także 61 62. Także w internecie Państwo możecie znaleźć link radiomaria.pl i link Fundacja Nasza Przyszłość, również www.fnp.pl albo splendor.24. Proszę Państwa, też pytajcie Państwo o tę książkę Listy ze strychu, czyli jak rozmawiać z dziećmi o Harrym Potterze, talizmanach, wampirach, jodze, laleczkach, udu, sztukach walki, horoskopach i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy, wegetarianizmie i wielu innych rzeczach. Proszę Państwa, to tyle. I teraz witamy Pana Profesora. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Na wieki wieków amen. Witam serdecznie. Teraz i zawsze, panie profesorze. Jestem ksiądz Robert Skrzypczak. A ksiądz Robert. Warszawski, pan, tak. Boże, księży, a ja wie, ksiądz KS nie przeczytałem, tylko profesor, proszę. Ale ksiądz pisze również, chyba w naszym dzienniku widziałem. Ja pisuję w różnych miejscach. Gdzieś, tak, czy, pan a, na portalach, tak. Tak. Tak, na Froncie widziałem chyba. Tak, ojciec już kiedyś też korzystał z fragmentów mój książek o Janie Pawle II. Tak. Na antenie Piękny Człowiek, Dotknąć Świętości. Tak, proszę księdza, właśnie w twej duszy jest niebo. Ojcze ksiądz Dolindo, prawda? Tak. Złotolot. Prosimy bardzo, cieszę się bardzo i gratuluję księdze profesor. Ale... Tak. Dla mnie też jest ogromną radością, że ta książka wyszła w języku polskim, bo to jest jakby pierwsza próbka pism księdza Dolindo, którą możemy dostarczyć, zaproponować polskiemu czytelnikowi. Święty kapłan z Neapolu, który żył tak w tym samym roku się urodził, co Jan 23, zmarł w 1970, rówieśnik ojca Pio. Święty kapłan z Neapolu, niesamowicie wspaniała postać. Gdzieś od mniej więcej 2 lat dotyka serca Polaków, na początku dzięki książkom biograficznym, które wyszły w naszym kraju i także niesamowitemu zapotrzebowaniu na duchowość księdza Dolindo, która się jakby krystalizuje w modlitwie, którą zaproponował. Jezu, Ty się tym zajmij. Człowiek ogromnego zaufania. Ja widzę też sam, że ksiądz Dolindo dotyka serc ludzi, zwłaszcza zmęczonych, zagonionych, nieraz zatrudnionych w wielkich korporacjach, zmartwionych kredytami, w związku z tym czasami też zaniedbujących się duchowo, wyjałowionych. Dla nich ten święty, ten człowiek, jego pisma, jego modlitwa jest jak aparat tlenowy. Zaczynają oddychać, dlatego że odkrywają Chrystusa osobowego, na nowo w ich życiu, z którym można nawiązać bezpośrednią relację i przede wszystkim znajdować
wytchnienie, oparcie w tym całkowitym, w akcie całkowitego zaufania. Jezu, Ty się tym zajmij. Książeczka jest zbudowana z dwóch części. Pierwszą część stanowi świadectwo Enciny Czerwo, jednej z jego córek duchowych. Ksiądz Dolindo od początku XX wieku budował wokół siebie takie duszpasterstwo, dziś moglibyśmy powiedzieć duszpasterstwo akademickie, oparte o odczytywanie Pisma Świętego, Słowa Bożego w kluczu egzystencjalnym, gdzie Chrystus jest w centrum i spotykający człowieka. I ta kobieta przez ostatnie lata opiekowała się księdzem Dolindo, zwłaszcza już po udarze, który przeżył 10 lat przed śmiercią i był w połowie ciała niesprawny, przy czym on się nigdy nie zatrzymywał. On zawsze był mobilny, on zawsze był otwarty na ludzi i zawsze otwarty na przekaz tego, co przez jego serce przechodziło od Chrystusa, od Marii do ludzi. My to teologowie nazywamy lokucja, czyli taki dar jakby szczególnego wsłuchania się w głos Boga. To świadectwo Enciny Czerwo jest urzekające. Jestem bardzo wdzięczny rodzinie Enciny za pozwolenie skorzystania z tłumaczenia tego świadectwa. Ono się ukazało jednocześnie w języku polskim i w języku włoskim. Natomiast drugą część stanowi taka próbka konferencji kateches, które ksiądz Dolindo poświęcił miłości Bożej. Bratanica, żywy kustosz jego pamięci, żyjąca w Neapolu, Gracja Ruotolo, nieraz mi opowiadała, że zapotrzebowanie na słowo księdza Dolindo było takie, że nawet 8 razy na dzień w różnych kościołach albo w innych miejscach wygłaszał swoje konferencje, ściągając ogromną ilość ludzi. Taka mała próbka zorientowania się, na czym polega urok księdza Dolindo, jego posługi kapłańskie, a przede wszystkim to niesamowity zapach świętości, który wnosił w życie ludzi. To niezwykła postać. Tak jest, proszę księdza, niesamowite. Ja tak słucham księdza i przeglądam tą książkę. Przeróżne rzeczy. Zaglądam tu o kapłany. W kapłaństwie człowiek znika. Blaskwie Chrystus, w tej duszy jest niebo. Tak, jest taki rozdział. Jezus wiekuisty kapłan. I czytam. No przepiękne sprawy, proszę księdza. No bardzo. O celibacie. Czyn na liturgię w Jezusie Chrystusie, ale różne. Serce Jezusa jest Ojcem miłosierdzia, nieskończono dobro. Te konferencje i świadectwa księdza Dolindo, prawda? On czytam na obwolucie, czytam z drugiej strony, na okładce, czytam ksiądz Dolindo, mimo że był, bo on był po wylewie, prawda? Halo? Halo, nie słyszę. Także lewa część ciała tak. Została już niesprawna. Tak. Ale używał laski i dalej się podjął. Ale ile kazań głosił, prawda? No, dorobek duchowy czy intelektualny księdza Dolindo jest bardzo interesujący, imponujący. On zostawił 33 tomy komentarzy do wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Każdy tom około 800 stron. Czekamy w tej chwili na pozwolenie, żeby móc choćby w jakimś fragmencie udostępnić polskim czytelnikom miłość księdza Dolindo do Pisma Świętego. To są dziesiątki lat przed odnową soborową, przed Dei Verbum, kiedy Kościół jakby na nowo odkrywa obecność Chrystusa żywą w Słowie Boga, która zawsze była obecna w Kościele, ale czasami pewne ważne rzeczy gdzieś schodzą na dalszy plan i trzeba jakby po nie na nowo sięgnąć. On miał odwagę sięgać po Słowo Boga. Uczył się z miłości do Pisma Świętego języka hebrajskiego. Wyjaśniał symbole biblijne, znaczenie imion biblijnych, umiejąc też umieścić Słowo Boga w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła i człowieka konkretnego, chrześcijanina. Tak. Proszę księdza, jedno mnie interesuje, może nie na temat, ale tak. Proszę zobaczyć, właśnie Włochy mają iluś bardzo jakoś szczególnie obdarowanych ludzi, taki ojciec Pio,
ksiądz Dolindo, ojciec Pio mówił o księdzu Dolindo jako świętym, prawda? Tak. Do ludzi. No tytuł tej książki właśnie jest zaczerpnięty z ojca Pio. To jest słowo, które ojciec Pio zostawił księdzu Dolindo na zakończenie wizyty kapłana z Neapolu w San Giovanni Rotondo 10 lat przed śmiercią ojca Pio w 1958 roku. Ksiądz Dolindo chciał skorzystać jakby z charyzmatu ojca Pio. Sam szukał też jakby rozeznania dla swojej takiej trudnej ścieżki życiowej, poddawania go też niekończącym się próbom pokory jako kapłana w kościele. I chciał na początku się wyspowiadać u ojca Pio. Ojciec Pio spojrzał na niego, powiedział: ty chcesz się spowiadać? Przecież ty cały jesteś błogosławiony. A potem na końcu właśnie, kiedy się żegnali, to przytulił go i powiedział mu: w twojej duszy jest niebo. I wszyscy potem się zastanawiali: jej, słyszałeś, co ci powiedział? Co to może oznaczać? Dlatego postanowiłem wziąć to na tytuł książki, dlatego że najlepszą moim zdaniem rzeczą jest, w jaki sposób sami święci się rozpoznają i definiują. To jest ciekawe. Właśnie Włochy mają wielu, wielu takich, takich ludzi, mistyków. Jak to rozumieć? Powiedziałbym tak, chyba to zagęszczenie większe jest we Włoszech niż w innych krajach. Czy albo mi się tylko tak wydaje, takie rozeznanie. No miałem okazję od Bożej opatrzności, otrzymałem w prezencie możliwość bycia przez parę lat we Włoszech, posługiwania jako kapłan, także poznałem wielu przyjaciół, wykładałem też teologię, chrystologię na Wydziale Teologicznym Wenecji. Rzeczywiście to jest kraj dotknięty szczególną świętością. Myślę, zwycięża to obecności następcy Piotra, że tam się jakby, tam gdzie jest głowa, tam się koncentrują jakby najważniejsze siły duchowe Kościoła, a jednocześnie to jest kraj, który w tej chwili od strony duchowej czy moralnej jest najbardziej Kraj w ogóle nie stworzył.